Witam, Krzysztof Roman Lewandowicz, terapeuta od stóp, szef szkoły masażu od 27 lat, wyszkolonych ponad 1250 wspaniałych masażystów. Ta piękna, słoneczna niedziela popołudnie wrześniowe. Właśnie przed godziną ukończyliśmy kurs masażu klasycznego i refleksoterapii stóp w ustce. Kilkunastu wspaniałych ludzi zaangażowanych trenowało chwyty i sposoby masażu, które z ochoczo, z całym otwartym sercem i ochoczo im przekazałem. Rozjechali się, mnie zrobiło się melancholijnie, smutno. Cały tydzień od rana do wieczora zajęcia, więc to zbliża ludzi. Poznaje się charaktery, kształtuje się. A swoją drogą pomyślałem sobie, że jest to bardzo budujące dla mnie jako terapeuty i szefa szkoły masażu, że przekazałem im swoją najlepszą wiedzę, a teraz oni będą przekazywali ją i praktykowali, pomagając innym ludziom w Polsce i na całym świecie, bo ludzie podróżują. To wspaniałe uczucie. A była jedna pani z Brukseli, bardzo zdolna a propos, z dużą praktyką. Doskonaliła tylko swój warsztat. Tak po cichu mam nadzieję, że weźmie tam w swoje ręce albo wpadną w jej ręce niektóre osobniki, którym należałoby nieco podsterować przysadkę mózgową po to, abyśmy mieli wszyscy lepiej i czuli się jeszcze lepiej i bezpieczniej. Nauka masażu i akupresury, refleksoterapii stóp daje dużą szansę na rozwinięcie swojej osobowości, poznawanie ludzi, nie tylko receptorów i części ciała. Wymieniamy między sobą poglądy, swoje umiejętności. Większość chce naśladować mistrza, ale ja mówię zawsze, każdy niech podpatruje ile chce. Ja mu nie żałuję, ale niech wyrabia sobie również swój własny styl. Styl terapii, styl uciskania i masażu. Mam nadzieję, że przyjedzie do mnie jeszcze wielu zdolnych ludzi, których przyjmuję z otwartymi ramionami, jeżeli tylko chcą się uczyć masażu i refleksoterapii, jeżeli chcą zostać specjalistami od stóp. I również różnych porad związanych z masażem. Swoją drogą przykro, że już pojechali, smutno się zrobiło, tylko moje tutaj ptaszki, ten chórek śpiewa. A ja oczekuję za kilka miesięcy na następną grupę równie zdolnych ludzi. Zapraszam na masaż i akupresurę, refleksoterapię stóp. Do następnej gawędy.